Nadszedł czas na kolejną audycję wrestlingowym szlakiem, rzecz jasna. Jesteśmy 24 godziny po niesamowitym Monday Night Raw, w drodze oczywiście do kolejnego pay-per-view w WWE, którym będzie Hell in a Cell, ale jesień to nie tylko okres gal WWE, to także okres nowych eventów spod szyldu Maniac Zone Wrestling. Dzisiaj audycja, można powiedzieć, z trzech części nasza będzie się składała. Na początku odpowiemy na nurtujące Was pytania, bowiem otrzymaliśmy ich kilka na naszą skrzynkę pocztową, także będziemy starali się w każdym odcinku po kolei odpowiadać na 3-4 wybrane spośród Waszych pytań, zagadnienia i starać się na nie rzecz jasna odpowiedzieć. Następnie gość specjalny, czyli Wiktor Grabski, adept Maniac Zone Wrestling. Mieliśmy już rozmowę z Gracjanem Osowskim, teraz przyszedł czas na zapowiadanego przez nas Wiktora. Także z nim porozmawiam oczywiście o jego karierze, o tym, jak się jego przygoda z wrestlingiem potoczy, jak to wszystko się narodziło, a także oczywiście odniesiemy się do aktualnych i świeżych informacji ze świata wrestlingu, głównie z WWE. Z kolei po rozmowie z Wiktorem dołączy do nas Jędruś Bułecka, z którym to będziemy mieli Wam do przekazania bardzo istotne informacje dotyczące naszej federacji Maniac Zone Wrestling, a przede wszystkim jej przyszłości, tej jesiennej, o której już wspominałem na początku naszej audycji. Tymczasem witają Was bardzo serdecznie przewodnicy Tomasz Warchoł i Piotr Walkowiak. No dobrze, Tomku, mówiłeś mi przed rozpoczęciem naszej audycji, że dotarły do nas jakieś pytania. Ty masz je przed sobą, więc może zaczniemy od tych pytań, a następnie już połączymy się z Wiktorem. Chyba że masz coś jeszcze do powiedzenia tutaj na początku naszym słuchaczom. No, chcę tylko powiedzieć parę słów o tym, że założyliśmy konto na tym słynnym portalu ask.fm i tam dostajemy pytania właśnie od widzów. Staramy się na bieżąco odpowiadać na nurtujące Was pytania. Oczywiście odpowiadamy tylko te związane z wrestlingiem. Na głupie zaczepki nie reagujemy, bo jesteśmy troszeczkę za dorośli, nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Ale te tematy na temat wrestlingu jak najbardziej odpowiadamy i dzisiaj, w dzisiejszym przedstawiłem Wam trzy takie najciekawsze pytania. Dobrze, Tomku, zacznijmy od pytania numer jeden, bo widzę, że już palisz się do tego, aby odpowiedzieć naszym słuchaczom na jedno z nich. Znaczy, może ja sobie zadam to pytanie, Ty jako pierwszy, a ja troszeczkę krócej, bo to pytanie raczej będzie kierowane do Ciebie, bo Ty o wiele masz większą wiedzę. A to pytanie to, jakie są Wasze ulubione WrestleManie? Ojej, to będzie chyba odpowiedź na kilka dobrych minut. No cóż, ja nie wiem, czy tutaj ta osoba chciałaby znać się w jakiejś kolejności. Ja tutaj może tak do kolejności nie będę przykładał większej wagi, ale postaram się wymienić chociażby ze 6. Na pewno na pierwszym miejscu taką moją ulubioną WrestleManią jest WrestleMania 17, która odbyła się w 2001 roku. Wszystkie walki bardzo dobre, zresztą droga prowadzona do tej WrestleManii, Verge Attitude niesamowita. No i starcie wieczoru, czyli The Rock kontra Stone Cold Steve Austin. Następnie myślę, że WrestleMania 28 była bardzo ciekawa i myślę, że starcie Once in a Lifetime, co prawda, czyli John Cena kontra The Rock, no zapisało się tutaj w mojej pamięci na długo. Także inne oczywiście starcie, ale cała otoczka, Miami, niesamowity klimat, który towarzyszył tej WrestleManii, sprawił, że tak wysoko ją stawiam, jeśli chodzi o moje ulubione eventy największej ze scen. Na trzecim miejscu, no tutaj może WrestleMania 19, która odbyła się w Safco Field w 2003 roku. Także niesamowity event. Tutaj myślę, że trzeba chylić czoła pojedynkom takim jak Chris Jericho kontra Shawn Michaels, czy chociażby, no przede wszystkim nawet powiedziałbym, The Rock kontra Stone Cold Steve Austin, kolejnych pojedynek, no i zakończony zwycięstwem The Rocka, z czego ja jestem bardzo zadowolony. No także bardzo lubię WrestleMania 20, pamiętna WrestleMania, która odbyła się w Madison Square Garden w roku 2004. Tutaj z kolei myślę, że potyczka Evolution z Mickiem Foleyem i The Rockiem, czy Rock and Sack Connection. No także warto wspomnieć tutaj o pojedynku Goldberga z Brockiem Lesnarem, gdzie sędzią specjalnym był Stone Cold Steve Austin. No to się troszeczkę kontrowersyjnie zakończył ten pojedynek, ale main event, triple threat match o pas
mistrzostki świata wagi ciężkiej, Triple H kontra Shawn Michaels kontra Chris Benoit. Niesamowite starcie. No także bardzo cenię WrestleManię szóstą. Tutaj szczególnie starcie Roddy'ego Pipera z Bretem Hartem o pas interkontynentalny. WrestleMania trzecia. Tutaj najbardziej no, starcie jednego z moich idoli, Rickiego Steamboata z Macho Manem Randy Savage'em, notabene także o pas interkontynentalny. Wówczas Ricky Steamboat go wywalczył. Niesamowite starcie. Ono także, jak rozmawiałem czy z tobą Tomku, czy z naszymi kolegami z Niemiec, to starcie naprawdę wiele zmieniło, jeśli chodzi o wrestling w tamtych czasach. No i ta publika, która zgromadziła się wówczas na WrestleMania trzeciej, no to jeszcze no myślę, że również wart z takich jeszcze ulubionych swoich WrestleMania. No, WrestleMania 9 mi się też podobała, choć wiele osób może na ją narzekać. Mi się podobała za wystrój, bo Caesar Palace, Las Vegas, Nevada, bardzo ciekawy wystrój tej WrestleMania, która miała miejsce w 93 roku. WrestleMania 14 na pewno. WrestleMania 14 też powinienem ją wysoko plasować w tej czołówce. No taka pierwsza porządna, myślę, WrestleMania w erze Attitude. Kilka niesamowitych starć, też main event, czyli Shawn Michaels kontra rzecz jasna Stone Cold Steve Austin. Wówczas Enforcerem był Mike Tyson, Iron Mike Tyson. No widzisz, Tomek troszkę się nazbierało tych WrestleManii, bo jak notabene mieliśmy ich 30, no i naprawdę ciężko powiem ci wymienić takie swoje ulubione, a już kilka już wymieniłem. Także nie wiem, jak ty tam się do tego odnosisz. Akurat nie wymieniłem w tej czołówce 30. No i akurat jeżeli chodzi o mnie, to ja tych WrestleManii oglądałem jak na lekarstwo, bo no, krócej się interesuję wrestlingiem niż ty, ale ja tutaj wyznaczę sobie taką jedną, WrestleManię 29, kiedy to fantastyczny pojedynek moim zdaniem rozegrał Triple H i Undertaker. Ostatnia walka Deadmana na wysokim poziomie, a później troszeczkę już nie wyglądało tak jak to powinno. Ta 28 była. Która? 28 na 29 walczył z CM Punkiem Undertaker, a ty mówisz pewnie o Hell in a Cell meczu, gdzie Tak, bo sędzią ja się specjalnym był pomyliłem. Michaels. No to tą samą co ja, na tą 28. Aha, no to ja się pomyliłem. Tak, to chodziło o to moje. Widzisz, zgubiłem tą jedną walkę z CM Punkiem. No może nie Tak, no to. powinniśmy być lojalni wobec WWE, też nie wspominać o nim. Tak więc to najbardziej podobała mi się ta WrestleMania. No mam nadzieję, że na 31 jeszcze zobaczę Deadmana, albo oczywiście też Stinga, bo to są moje takie wiodące postacie, prawda, ze świata wrestlingu. Kolejne pytanie, jakie mamy właśnie od widzów, i to było takie, nawiązałeś już przed chwilą do niego. Czy kiedykolwiek CM Punk wróci do WWE? Moim zdaniem raczej nie, no bo jeśli ktoś, kto mówi, że gdy ponownie założy buty wrestlingowe i wejdzie do ringu, będzie to największą porażką jego życia, to myślę, że takich słów nie rzucamy na wiatr. Ludzie takich słów nie rzucają na wiatr, a przede wszystkim CM Punk. To nie wydaje mi się, choć ja najbardziej bym chciał go zobaczyć w New Japan Pro Wrestling. Gdyby tam zawitał, byłoby to coś niesamowitego moim zdaniem, no ale chyba się tak nie stanie. Zresztą swoje zarobił, może powiedzmy to tak. Jego żona walczy. Także może spełniać się w nieco inny sposób, bo wiadomo, że on tam także się realizuje w innych sprawach. No przynajmniej z tego, co jakieś tam bardziej ciebie dochodzą słuchy, bo ty jednak jesteś z tymi newsami ze świata wrestlingu na bieżąco, w przeciwieństwie do mnie. No, ja tutaj ci powiem szczerze, że ja myślę, że tak czy inaczej on jeszcze wróci, ponieważ jeżeli słono mu zostanie zapłacone, załóżmy, na szali będzie pas WWE i walka, powiedzmy, na WrestleManii kolejnej, kto wie, czy nie wróci, bo pieniądze, jest przysłowie, pieniądze to nie wszystko, ale w WWE ma to może mieć to inne znaczenie. Tutaj myślę, że my co prawda będziemy się później odnosili do ostatniego Raw, no ale tutaj pamiętasz, ostatnie Raw było w Chicago, mieście CM Punka, no i tam Stephanie McMahon i Triple H oczywiście troszkę skwitowali czanty fanów, powiedzieli, że no czemu ci ludzie dopingują przegranych, nie tych, którzy rezygnują. No to wiadomo oczywiście, do kogo te słowa były kierowane. Oczywiście. No i ostatnie z tych pytań, takich, co będziemy poruszać w naszych audycjach. Co sądzicie o polskim pro-wrestlingu? No cóż, polski pro wrestling rośnie w siłę. Trzeba powiedzieć sobie to wprost. Za nami trzy gale.
Maniac Zone Wrestling. Byliśmy także w Niemczech, w GWF, ale o tym przecież już wiecie. I oglądaliście, mamy nadzieję, nasz wideoreportaż. Dziękujemy za wszystkie pozytywne głosy i za te nieznane, nieuzasadnione. Tomek, to może ty się tutaj wypowiesz. Bo tak na dobrą sprawę chcielibyśmy wiedzieć, jeśli ktoś, wiadomo, ktoś tam podnosi te łapki, czy jak to tam się nazywa, w górę, to ktoś przy okazji to komentuje, czyli te głosy pozytywne się pokazały. No ale nie wiemy, jakie były głosy negatywne, bo tam też jakieś łapki w dół poszły. Także jeśli moglibyśmy na przyszłość zaznaczyć, żeby w komentarzach wspomnieć też o tym, kto ma jakie tam zastrzeżenia, prawda? Wiesz, jak to jest z takimi osobami, po prostu nie przesłuchają, może mają jakąś niechęć do tego kanału, może do naszej roboty, po prostu dadzą w dół i mają to gdzieś. No, tak najczęściej takie osoby siedzą w domu. No, zresztą, co będę się wspominał, Piotrek, na ten temat się wypowiedzieliśmy w samym dryźnie, pod koniec materiału, nie będę się o tym rozciągał. Powiem tylko, że chodzi o pro wrestlingu w Polsce. Oczywiście najbardziej będę się wspominał tutaj na... bym opierał o Maniac Zone Wrestling, a także troszeczkę o Total Best Wrestling, ponieważ to są takie, to jest jakby w przyszłości, mam nadzieję, że to będą dwie gale, które będą sobie współpracować i będą wymieniać się zawodnikami. Bardzo szybko to się rozrasta, no i na przykładzie Maniac Zone Wrestling mieliśmy już tak naprawdę dwie większe gale oraz jeden pokaz z Jędrusiem, także coś ciekawego zapowiemy. I tak jak powiedziałeś, polski prolesnik rośnie w siłę i by ta siła jeszcze bardziej szła w górę. Racja. Dobrze powiedziałeś, Tomku, i wszyscy trzymamy cię za słowo, ale wiemy, że tak będzie. No cóż, ale nie przegapcie ani jednej sekundy dzisiejszej audycji, bo przecież dzisiaj gość specjalny, nie tylko Wiktor Grabski, ale Jędruś Bułecka spod Samiuszkich Tatr do nas przyjechał, żeby wraz ze mną oraz Tomaszem Warchołem, naszym kolorowym komentatorem, przekazać wam istotną informację dotyczącą Federacji Maniac Zone Wrestling i jej najbliższej przyszłości. Stay tuned. To że niby ja jestem ten kolorowy? No, ty jesteś ten kolor komentator, a jestem ten play-by-play. Aha, no czyli tak. Ten, a tu właśnie też ktoś tam kiedyś pytał, jak to wygląda z tym naszym komentarzem, no to jest podobnie jak w przypadku Pawła Borkowskiego i Andrzeja Suprona, że jest color commentator i play by play, ten prowadzący, czyli tak jak jest Michael Cole i na przykład Jerry the King Lawler albo JBL, to tutaj Tomek pełni tą funkcję color commentatora, kolorowego komentatora, bo także i walczył przecież w ringu, także tutaj akurat w sam raz też pasuje, a ja jestem tym play-by-play, czyli tym takim prowadzącym komentatorem. Tu chyba, że Tomek, ty coś chcesz zmienić. Nie, no coś, to wszystko dobrze. Wszystko jest dobrze. No jeszcze ktoś się kiedyś pytał, kto jest heelem, a kto face'em, to babyface'em organizacji jest Tomek. To już mogę powiedzieć wprost. No tak, no ty się ze wszystkimi dogadujesz wspaniale. No jakby słuchaj, jakbym się dogadywał ze wszystkimi wspaniale, jakby te materiały były na wysokim poziomie, to tych łapek by nie było w dół. No no bo jeszcze tych osób nie poznałeś. A, no właśnie, ale jak poznasz, to zmienisz zdanie. No dla ty, czy ja jestem healem? Nie, ja jestem po prostu obiektywny. Ja, no czasami te healowe jakieś zagranie jest, prawda, w tym komentarzu, ale to jest takie tylko lekkie. Raczej no moim zdaniem komentator tutaj, przynajmniej ten jeden, ten prowadzący play by play powinien być raczej obiektywny i oczywiście dopingować też swoich jakichś tam faworytów, ale raczej zachowywać pewien obiektywizm w tym komentarzu i no nie może też dochodzić do jakichś kłótni, prawda, bo to też czasami kłóci się z projektem, kłóci się z odbiorem. No tutaj zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy z Wiktorem, no to mało osób chyba o tym mówi, no niestety, ale przykra też wiadomość trafiła do nas wszystkich, jeśli chodzi o świat pro wrestlingu, że nie tak dawno temu odszedł od nas Sean O'Hare, także zasłużony wrestler wywodzący się jeszcze z WCW, był tam mistrzem tag teamowym z Chuckiem Palumbo, potem przyszedł do WWF, kiedy to Vince McMahon wykupił WCW. No był znany przede wszystkim z tego, że jego mentorem był Roddy Piper, tu też moja mama zawsze wspomina te pojedynki, bo bardzo lubiła Seana O'Hare i zawsze mówi mi, żebym też jeszcze pooglądał te pojedynki jego przede wszystkim z Chrisem, też świętej pamięci Chrisem Benoit ze SmackDown z 2003 roku. Także naprawdę no niemiła wiadomość do nas dotarła o śmierci, rychłej śmierci Seana O'Hare, bo naprawdę zawodnik zasłużony, także walczył w New Japan Pro Wrestling. Także
Chcieliśmy też ten temat lekko tutaj w naszej audycji, ten smutny temat poruszyć. No i czas przejść do drugiej części naszej audycji, a z nami kolejny adept Maniac Zone Wrestling, Wiktor Grabski, który miał już okazję zaprezentować się w ringu MZW na gali w Opawie, w Battle Royale. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam, witam. Witaj Wiktor, bardzo miło, że jesteś z nami podczas tego podcastu. Już podczas tego podcastu był, oczywiście poprzedniego, był obecny Gracjan. Tym razem jesteś to Ty, bardzo nam miło. Mieliśmy Cię już okazję oglądać na treningu w Niedźwiedzice, a także już potem na gali w Opawie. No i moje pytanie oczywiście z góry. Od kiedy interesujesz się wrestlingiem i dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do grupy Maniac Zone Wrestling? Wrestlingiem interesuję się od 6 lat około. To się urodziło na obozie sportowym Sztuk Walk. Z kolegami, koledzy pokazali mi. To chyba było Raw, tak, to było Raw. Nie pamiętam z którego roku, ale pamiętam dokładnie scenkę. Polegała ona na tym, że na początku Raw Legacy pobiło Shona Michaelsa i miał się pojawić on pod koniec i pojawił się Triple H pod koniec i wszystkich tam pobił. I mi się to bardzo podobało, że on krzesłem i pił, bo nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, tak? I od tego się zaczęła moja przygoda z wrestlingiem. Oto 2009 rok wtedy, jak dobrze pamiętam. No to już parę ładnych lat, jakby tak nie patrzeć. 5 lat ponad. No. No to od tamtego czasu rozumiem, że śledzisz WWE. Tak. A coś jeszcze, bo będziemy rozmawiać sobie oczywiście o organizacji Vince'a McMahona, ale coś jeszcze poza WWE na co dzień śledzisz? Jakieś inne federacje? Kiedyś zdarzyło mi się TNA, ale nie zaistrzyło między mną a TNA. No to podobnie jak i u mnie. Nie wiem jak u Ciebie, Tomku. Znaczy wiesz, tutaj chyba chciałeś nawiązać do rozmowy i przyciągnąć Wiktora do kolejnych typu organizacji jak New Japan Pro Wrestling albo AAA, ale to właśnie zupełnie zależne jest od tego, kto ile ma czasu i kto na ile może sobie pozwolić oglądać. No ale widzę, że Wiktor jest na bieżąco tą największą federacją i też mniej więcej my też się opieramy praktycznie o nią. My zawsze mamy jakieś takie perełki z tych pozostałych federacji. No i właśnie Wiktor, jak to się stało, bo no coraz więcej tych adeptów i bardzo miło, że tutaj jesteś i w przyszłości na pewno, widziałem po twoich występach, będziesz twarzą tej federacji. O, no miło mi to słyszeć. Będę się starał na pewno, żeby coś osiągnąć w tym celu, ale wiem, że to nie będzie łatwa droga, tak? A kiedy pierwszy raz usłyszałeś o Maniac Zone Wrestling? Było to na WrestleFans, na forum, które śledziłem kiedyś. Teraz już nie Maniac Zone jakby to urządzał też takie treningi, nie w wakacje, a jeszcze wcześniej urządzał. Wtedy też mieliśmy pojechać z Markiem, ale nie pojechaliśmy z powodu tak pojazdu i finansów. Ale za to w wakacje sobie nadrobiliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyboru. No tak, to wtedy był wasz pierwszy trening, drugi trening, na którym my się spotkaliśmy. Tutaj, co była rozgrzewka do Battle Royale. No i tutaj z Markiem zaprezentowaliście bardzo fajne akcje już na taki debiut w Opawie. To ten szczególnie fajny Arm Drag Takedown. No on był nawet na skrócie Maniac Zone i sekunda cieszyła mnie bardzo. No, ale pierwsze koty za płoty i gala w Opawie, choć może tak tej publiczności dużo nie było, to jednak przyznasz, że całkiem fajne uczucie. No i jak się z tym czułeś od samego początku wejścia do ringu? Jak prawdziwa gwiazda WWE, kurczę, to naprawdę trzeba przeżyć, żeby wiedzieć jak to jest, ale super uczucie. O, super. I to jest taka odpowiedź mi się właśnie podoba, bo tutaj przede wszystkim pewność siebie w tym no, biznesie, jak to mówią, ale w tym sporcie, w tym naszym hobby, no pewność siebie jest na pierwszym miejscu, trzeba po prostu być bardzo pewnym siebie. Przed nami kolejne treningi, prawda, bo już niedługo się znowu widzimy. Wiktor, mam nadzieję, że się wybierasz. No, muszę się w końcu wybrać. Nie miałem szansy, żeby pojawić się, czegoś było młodym, przykro mi było, że nie mogłem, ale następnym razem na pewno już muszę po prostu. I tutaj też kwestii kolejnych występów, prawda, bo szykujemy już następne eventy, ale o tym dowiecie się oczywiście pod koniec naszej audycji, kiedy to zagości tutaj Jędruś Bułecka. Na razie jeszcze jego
Rydwan, pociąg spod Saniuszkich Tater do nas nie dotarł. Także Jędryś Bułecka pod koniec naszej audycji, wtedy wam oznajmimy gale zbliżające się oraz wiele innych ciekawych rzeczy związanych z Maniac Zone Wrestling. No cieszymy się, że to wszystko się rozwija, że są, jest wielu chętnych adeptów, ale także i kobiety pojawiają się. Bardzo fajna informacja od Wiktora, że twoja dziewczyna także by chciała włączyć do organizacji. Na ten moment już by było fajno, byśmy mieli trzy kandydatki. Jest to właśnie dziewczyna Wiktora, siostra Wiktora, a także bardzo przemiła Agnieszka, która intensywnie trenuje i pomału może stworzyć nam powoli dywizję kobiet, która będzie co prawda skromna, ale treściwa. I na każdej gali zawsze można coś stworzyć. No do tego tutaj może dojść jeszcze współpraca, bo prawda, mamy współpracę z GWF, ale także są tam kobiety, które trenują oraz w West Side Extreme Wrestling, więc to naprawdę może być to bardzo ciekawe w przyszłości. No robi się ciekawie, bo jesteśmy na drodze do Hell in a Cell, ale zwróćcie uwagę, na razie nic nie wiadomo w kwestii tej gali. Komentatorzy milczą, Triple H milczy, żadnych pojedynków na razie zaplanowanych jakby oficjalnie nie mamy podanych, także budują coś mocnego, tak mi się wydaje, bo na razie nic nie wskazuje. Znaczy na pewno wiem, że będzie walka Dina Ambrose'a i Seth Rollinsa, nie wiem czy to będzie, dołączy do tego jeszcze John Cena, ale nie wiem, ta walka odbyć na Helinę. No mogłaby się odbyć nawet właśnie w Helinę Cell. To byłaby ciekawa stypulacja. No i też coś, jakieś odświeżenie, no bo tu widzieliśmy, że troszeczkę między Deanem Ambrose'em a Johnem Cena troszeczkę zaiskrzyło w końcówce Raw, ale Raw w Chicago było naprawdę bardzo dobre, panowie. Tak, mi się bardzo podobało. No, tylko jedyne co, podobają mi się nadal okrzyki z CM Punk, bo dla mnie ta sprawa już dawno powinna uciknąć. Jest on nadal. No dlatego tutaj też Triple H i Stephanie McMahon odnieśli się do tego i Stephanie powiedziała, dlaczego, dziwi mnie, dlaczego ta publika dopinguje i okrzykuje tych, którzy rezygnują, więc wiadomo, że to było też użyte w CM Punk'a. No ale to prawda, już troszeczkę ten temat, no jak mówię, oddala się. No tak, no CM Punk, no zostawmy już ten temat może CM Punk'a. Dean Ambrose, no cóż, no moim zdaniem 100% wrestler. Świetny kontakt z publiką. Ten jego segment, no może go zaprosimy kiedyś do nas na galę, żeby też parę koszulek porozrzucał, bo świetny segment, ale świetny kontakt z publiką. I te jego zagrywki słowne, psychologiczne, no i niesamowite wyszkolenie techniczne w ringu, ale to też jest podparte tym, że wiele lat spędził jednak na tej scenie niezależnej. No moim zdaniem troszeczkę taka mieszanka Roddy'ego Pipera ze Stone Coldem, Steve'em Austinem. Jeszcze kogoś tu można byłoby dodać do tego, no, także myślę, że i waszym też faworytem powoli staje się ten zawodnik. No, moim on jest pierwszą gwiazdą WWE póki co, dla mnie. Moim ulubionym jest teraz. Segment z walizką bardzo mi się spodobał, ponieważ wykorzystali potencjał tej wtedy. Jakby to myślałem, że Seth Rollins przyjdzie na Raw, powie, dajcie mi walizkę, znów się pobiją. No to było coś, no tak jak mówię, niesamowite, ale też i śmiechu pełne. Cała ta akcja właśnie z Authority. No i tam także coś powoli zaczyna się dziać, bo już i Kane ma dosyć, i Orton ma dosyć Setha Rollinsa, że muszą za niego tą brudną robotę jednak odstawiać, ratować go często, więc no zapowiada to też się ciekawie w drodze do przyszłych jakichś pretendentów do pasów, do pasa mistrzowskiego, który jest posiadaniem Brocka Lesnara. Więc kto wie, jak co tutaj jeszcze z tego wyniknie. No i myślę, że tutaj musimy się odnieść też do Triple Threat meczu, do walki o pas interkontynentalny, bo z tym pasem interkontynentalnym ostatnio dosyć mocno się dzieje w przeciwieństwie do pasa Stanów Zjednoczonych. No, postać Cesaro jest dosyć ciekawie prowadzona, no i troszkę chimerycznie jednak. No tu na pewno się z tobą muszę zgodzić, bo z jednej strony dużo było szumu wokół niego, kiedy wygrał ten Memorial Battle Royale na WrestleMania 30, potem znowu ucichło, teraz znów coś się dzieje, to pasa Stanów Zjednoczonych nie odebrał Sheamusowi, tu stara się o pas interkontynentalny. No także nie wiem, no ja na pewno jestem też fanem szwajcarskiego Supermana i myślę, że Wiktor, ty też go cenisz, bo potrafi, no bo też jest bardzo dobrym zawodnikiem. Kolejnym tematem, którym można się zająć, jest to starcie
Big Showa, wstępne statki Big Showa z Rusewem. To stacie to jest jedno, bo wiemy już dobrze, że Rusew pokonał Marka Henry'ego, który notabene na tej samej gali przegrał z Bo Dallasem. Dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe, ale to już później może też Piotrek o tym powie, bo powiedzmy nie chce się denerwować takim bookingiem. Wracając do Big Showa, on ma być tą drugą osobą, która będzie chciała pomścić Henry'ego. No i po części mu to wyszło na SmackDown, gdzie co prawda przez dyskwalifikację wygrał, ale już po KO punchu, no Rusev naprawdę nie mógł się już ruszyć, a także warto też się odnieść do ostatniej sytuacji, kiedy to Big Show, no właśnie, zrywa flagę rosyjską. Ja wiem, że to wszystko jest tak pod storyline i tak dalej, ale no nie oszukujmy się. Jednak to jest flaga narodowa i każda jakiekolwiek ingerencja tej flagi, czy zrywanie, czy podeptanie, no może mieć fatalny wpływ nie tylko w samym wrestlingu, a także na tle krajowych. Pamiętamy sytuację, kiedy Chris Jericho zerwał flagę brazylijską i ją podeptał i wtedy zaingerowała prawdziwa policja i wtedy miał naprawdę kłopoty, musiał przepraszać. Tu tak samo dzisiaj WWE wystosowało wniosek z przeprosinami do Federacji Rosyjskiej. Ja chciałem się tylko jeszcze odnieść, że Rusev jak dla mnie wygrywa za dużo tych pojedynków. To jest dla mnie trochę bez sensu, bo jeżeli wygrywa już z takimi gwiazdami jak właśnie Mark Henry, to ten storyline idzie w złą stronę jak dla mnie. No zgadzam się z tobą, Wiktorze, w 100%, bo ja, jak już wspomniałem, ja nie wiem, jeśli Big Show z nim przegra, no to ja nie wiem, kto go pokona, no to już chyba tylko John Cena, albo Brock Lesnar, no nie wiem, może oni idą w tą stronę, żeby po prostu Rusewa budować pod Brocka Lesnara, no ale czy to ma jakiś sens? Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Jeszcze chciałem poznać waszą opinię na temat Brocka Lesnara oraz jego mistrzostwie, ponieważ ten pan pojawił się chyba 4 razy w roku na różnych to galach i jest mistrzem WWE. Jak dla mnie to nie pasuje mi to. Mi to nie pasuje. Ja powiem tak, ja lubię Brocka Lesnara, naprawdę go lubię i jak oglądałem go jeszcze na dawnych SmackDown, kiedy on tam był face'em, no to bardzo, ja go bardzo bynajmniej kupowałem, jak i publika. No szkoda, że ono potem odszedł, że to tak się potoczyło, bo plany z tego, co tam gdzieś przeczytałem, były takie, że on miał być takim Johnem Ceną współczesnym, gdyby wówczas wtedy nie odszedł tak z hukiem w 2004 roku z WWE. No to przecież moim zdaniem szkoda, że coś tak potoczyło. Teraz, no ja się cieszyłem na pewno, że pokonał Johna Cena w taki sposób na SummerSlam, bo coś zostało zmienione. Przejście do tej, jak już wielokrotnie wspominamy to podczas naszej audycji, reality ery, w pełni takie można powiedzieć przejście. Żeby pokonać Johna Cena w taki sposób, no to my byliśmy przynajmniej pod wrażeniem, że taką stronę poszło WWE. Ale już na, pamiętacie, na Night of Champions zupełnie inaczej już to wyglądało. Ale tutaj jeszcze, tak jak powiedziałeś, pojawia się rzadko. No to mnie trochę boli jednak, że nie ma go, nie boli, że go nie ma na Raw co tydzień, że on nie jest przy mikrofonie i że nawet jakoś symbolicznie w ringu nie może się zaprezentować właśnie na czerwonej tygodniówce. To też by sprawiło wzrost też poniedziałkowej gali, jeśli chodzi o oglądalność. Ja się z wami nie zgodzę, mam prawo. Powiem wam szczerze, że dla mnie ta sytuacja jest najbardziej idealna. Jest przedstawiciel Paul Heyman, który jest najlepszym menadżerem za mikrofonem. A w momencie, kiedy Brock Lesnar pojawia się powiedzmy na jednej tygodniówce w miesiącu oraz na pay-per-view, za każdym razem, kiedy słyszymy He Comes the Pain, ja mam siarki, ja jestem podekscytowany, bo wiem, że wyjdzie te petardy na wstępie, wiem, że będzie silna mucka i po prostu jestem przekonany, że wszyscy z niecierpliwością czekają i to jest jakby taka zapowiedź i no, słuchajcie, jak to by wyglądało, jakby był Brock Lesnar na co tydzień, co chwilę by to samo, ta sama reakcja, to mi się szybko znudził, jak każdy mistrz, który był wcześniej, a tak? No mamy, jest niezwykły, każde wyjście z tym tytułem, każda walka, no to jest coś specjalnego. Każdy czeka na tą walkę do końca i jest ciekawa, jak to się skończy. No pytanie, kto go pokona? Może Wiktor. Może Rusev.
No mówię, może to idzie też w tą stronę, prawda, że to może być właśnie Rusev. No, ja to trochę inaczej też widziałem, bo wydawało mi się, że przynajmniej do tej, bo jeśli ktoś go pokona, to na tej WrestleManii, no tak mi się wydaje, 31, ale ja bym przynajmniej chciał, żeby co miesiąc ktoś inny się z nim mierzył i to nie tylko John Cena czy Randy Orton, jeśli takie coś byłoby w planach, ale no widziałbym tu, myślę, Sheamusa, bo już czas, żeby ten zawodnik jednak wrócił do main eventu. Bo ja go bardzo lubię, ja go bardzo cenię, ale moim zdaniem no, nie powinien mieć pasa Stanów Zjednoczonych, bo ten pas jest zarezerwowany dla innych zawodników, którzy chcą się promować poprzez ten pas. Tak jak niegdyś się Miz promował w 2010 roku, a jednak już Sheamus miał te główne pasy federacji, no i czas tu też na jakieś zmiany. No. Chciałbym zobaczyć też starcie na pewno Cesaro z Brockiem Lesnarem. Wydaje mi się, że też i Kane'a. No ale. Nie wiem, no nie, ciężko powiedzieć, jaką stronę idzie WWE, bo teraz naprawdę wszystko stało się dosyć tajemnicze. Już nie ma jakichś takich mega przecieków. No przynajmniej ja, słuchajcie, no ja 3 tygodnie, no więcej, ponad miesiąc temu stwierdziłem, że nie będę czytał nic. Nie odwiedzam żadnych portali, nie odwiedzam żadnych stron, które informują o newsach z WWE. I ogląda mi się produkty World Wrestling Entertainment o wiele, wiele lepiej. Także tutaj myślę, że Tomek, ty czytasz bardziej. Ja tylko odwiedzam stronę główną WWE, ale tak to nie czytam po prostu. No po prostu lepiej mi się też to ogląda, jak nie wiem, co będzie, prawda? Jest całkiem inaczej też się ogląda ten produkt. Ja tutaj jeszcze chcę nawiązać do tego, tak mówiliście, że może Rusev zmierza po tym pas, ale no ponownie, no Rusev, no ile, jaki on ma main skill i tak naprawdę oprócz jego submissiona, ja to tak nazywam camel clutch, tak, on nie ma finishera, który mógłby zdominować Brocka Lesnara, tak, skoro 4AA Johna Cena i Jana Brocka Lesnara, no to co, myślicie, że Super Kick Rusewa pokona taką bestię? No nie sądzę. No dobrze, tak już mówimy, kto może odebrać ten pas. No, zwróćcie uwagę, ciekawe promo kogoś, kto został w końcu uwolniony z Wreszcie. rąk Braya Wyatta, Luke Harper. Fajna zapowiedź. Pojawiło się coś a la kiedyś, kiedy wpuszczano rodzinę Wyattów do największego rosteru. Tajemnicze, nie wiadomo, ale już na pierwszy rzut oka już nie jest Bray Wyatt, tylko to sam Luke, który ma nam coś do przekazania, ale tej informacji jeszcze nie wiemy. A jesteśmy pewni, że to jest. Nie sądzę, żeby była rozłąka rodzinki, ale taki pojedynczy push, albo takie zastąpienie na chwilę na Bryata, który został, no można powiedzieć, skarcony dwukrotnie przez Cinę i musi naprawdę odpocząć albo się odbudować. Tak jak mówię, no ja wiem, jestem pewny, że to jest szansa dla Luka, ponieważ przy takich gabarytach jest bardzo dobry, jest bardzo szybki. Skoro tak wysoki zawodnik robi dropkicka, no to już musi to coś znaczyć. No wyobraźcie sobie, żeby Great Khali zrobił dropkicka. To by Rinkus się załamał. Czy umiejętności ringowe Luka są naprawdę wielkie, wielkie. Bardzo lubię patrzeć na jego walki, ale czy będzie on naprawdę taką gwiazdą WWE, która, nie wiem, będzie umiała walczyć na przykład z takimi gwiazdami? No nawet jak John Cena, to wątpię, wątpię. Można by było go budować pod takiego dobrze zbudowanego Monster Heela. Możliwe, że byłby to też dobry pomysł. No, na pewno jest poziom świeżości w WWE. No, ja bym tutaj chciał się, chyba że panowie, jeśli chcecie coś dodać do ostatniego Raw, może tutaj w kwestii właśnie porozmawiamy troszkę o kobietach, czyli o naszych divach. No, nie mówię o Total Divas, ale akurat tutaj mam na myśli Paige, AJ Lee. No bo tutaj chyba wygląda na to, że będzie ich kolejne starcie na Hell in a Cell o pas div. Ktoś tam wcześniej stwierdził, że mogłaby być walka w klatce Nikki Belli i Bri? tak, i Brie Bella, ale to dla mnie to ktoś chyba sobie żarty zrobił. Jeżeli już miałbym zobaczyć starcie w klatce, to jak najbardziej AJ i Paige, bo w dalszym ciągu te dwie divy najwięcej pokazują w ringu i mi się chce je tylko oglądać, te dwie. Nie tylko, że są piękne, dobrze zbudowane, ale po prostu mają talent, robią fajne walki. No bo ludzie, to co ja widzę w Total Divas, gdzie no nie bawi mnie to naprawdę. Czekam, aż Bayley wskoczy do głównego restoru, może Charlotte, to się coś
zastąpi ją Rose Mendes. A ja tam Naira lubię. Swoje już ma za sobą. A ja lubię oglądać Total Divas. Ja się zgodzę z Tomkiem, natomiast nie chciałbym widzieć meczu Deep w klatce. No jest też to dla nich, trochę dla nich za wcześnie. No może w przyszłości, właśnie tutaj, do tej przyszłości, bo ja bardzo, bardzo lubię NXT, nie ukrywam tego, że nieraz nawet bardziej czekam na galę NXT niż na Raw, no bo po prostu to jest coś niesamowitego, co tam się dzieje. To jest po prostu no kwintesencja wrestlingu, jeśli chodzi o WWE, NXT i ta publika, która jest tak niesamowicie over z tymi zawodnikami. Tutaj właśnie też i divy, bo mamy Bayley, mamy Charlotte, mamy Alexa Bliss, która jest taką dosyć ciekawą disneyowską postacią. Mamy tam także Becky Lynch, są także oczywiście inne dziewczyny, które trenują, ale na razie jeszcze nie są pokazywane w telewizji. No i mamy kilku naprawdę porządnych zawodników, którzy mogą w przyszłości zasilić główny roster. Tutaj mówię o Adrianu Neville'u, Samim Zayn'ie, Tylerze Breeze'ie, no kilku także innych. No myślę, że tu również Enzo Amore do tego dochodzi. No i mamy też i oczywiście Tysona Kidda, którego ja jestem dosyć dużym fanem, no ale wiemy, że on już swoje w WWE, swój epizod spory miał. Jak już jesteśmy przy NXT, to mam dla was taką małą ciekawostkę, bo jak widzimy na nagraniach NXT czy NXT TakeOver, widzimy, że dość pokaźna jest ta hala, tak naprawdę jest to tylko 300 miejsc, z czego 100 80 są to sprzedane bilety dla ludzi, a pozostałe 120 są to znajomi, miejsca, rodziny właśnie dla zawodników NXT. No widzisz, to mnie zaskoczyłeś. A ty, Wiktor, jak się zapatrujesz na NXT? Komu tak najbardziej tam kibicujesz? Czy moim priorytetem tam jest Sami Zayn? On, jak dla mnie, najwięcej pokazuje w ringu. No, Sami Zayn. Stawiam na niego. No ciekawie właśnie, jak to będzie z tym samym Zaynem, czy będzie miał ten pas, no bo on tak powolutku promowany jest, powolutku w NXT, jak, żeby jak najdłużej, oni chcą, żeby jak on najdłużej czasu spędził. No ja bym nie chciał, żeby kogokolwiek spotkało z NXT to, co spotkało Bo Dallasa i Adama Rose'a, bo troszkę, no przede wszystkim nie zostali tak przyjęci na Raw, no i wiemy, jak ta ich kariera teraz się toczy. Może to nie kariera, podejrzewam, że przygoda, bo przygoda się szybko skończy. No tak, no zostaje jeszcze królik Adama Rose'a, którego dalej nie wiem, kto nim jest. Obstawiałem cały czas, że Zack Ryder, kiedyś Tomek mi powiedział, że to może być właśnie Sami Zayn. To był Sami Zayn w dwóch przypadkach. No chyba nie sądzi, że Zack Ryder zrobiłby takie, po prostu w takim stroju, takie wywijasty, jak to zrobił ostatnio Królik. Wiesz co, no ostatnio na pewno nie i dalej nie wiem dlaczego, kto wpada na takie pomysły, żeby Slater Gator podkładali się Królikowi, bo moim zdaniem ten tag team ma naprawdę potencjał, bo jest dosyć komicznym tag teamem, a ja takie rzeczy też lubię, nie? Na przykład jak w NXT mamy Vault Villains, którzy mi się trochę kojarzą z produktem Chikary. A tutaj z kolei mamy właśnie Slater Gator, no i też może to by było jakieś odświeżenie tej dywizji tag teamowej. A jak już jesteśmy przy NXT, to co uważacie o zawodniku Kalisto? Bo jak dla mnie to jest to drugi Rey Mysterio w WWE. Oj, dobrze trafiłeś. Ja jestem, nie dość, że jestem totalnym fanatykiem zamaskowanych. No tak jak mówię, Kalisto to jest rewelacyjna postać, w tym momencie Lucha Dragon. Nie, rewelacyjna postać, ponieważ głos podobny do Mysterio, jeżeli chodzi o technikę, powiem szczerze, że przewyższa na dzień dzisiejszy Mysterio na pewno, bo świetny ma po prostu main skill, jest taki szybki, to jest coś fantastycznego. Co prawda będzie on na pewno wiodącą postacią WWE, ale jak wiemy, może w przyszłości dostanie ten walkę o pas najwyższy, ale to nie będzie wiodąca postać, ponieważ po pierwsze nigdy po prostu WWE nie dawało na dłuższą metę zagranicznym prawda, posiadaczom, czy zagranicznym wrestlerom typu Mysterio czy Alberto Del Rio i inni zagranicy, a także no gabarytowo jest trochę za małe, jednak troszeczkę nie... No, ale tutaj... Pamiętam... Tak? No tutaj przypomnę ci, że w 2006 roku na WrestleMania 22 Rey Mysterio pokonał w tryb ultradmeczu Ortona i Kurta Angle'a o pas mistrza świata wagi ciężkiej. Ale potem no też tak, miał tak. Ten pas, pamiętasz, w 2010. No tak, Piotrek, ale to były te troszeczkę starsze czasy, kiedy jeszcze pamiętam mierzył się z Undertakerem, kiedy wtedy prawdopodobnie chyba mu wtedy złamał nos, jakoś tak, ale...
To było kiedyś, to wtedy nie było takie, że teraz widać, że odchodzą od tego. No teraz nie wyobrażam sobie, żeby na przykład Kalisto czy Mysterio mógłby się mierzyć z Brockiem Lesnarem, tak? Walka Dawida z Goliatem wtedy by była. No, na pewno ja bardzo cenię Kalisto i chyba zyskał, przynajmniej w moim przypadku, większą sympatię niż Rey Mysterio. Nie wiem dlaczego, ale przynajmniej ja to tak odczuwam, że no naprawdę jest niesamowitym zawodnikiem i no już samo te okrzyki lucha, lucha, prawda, i publiczność, no jest to coś niesamowitego. Moim zdaniem troszeczkę jeszcze luchadorów by się pewnie przydało w WWE. No ale może więcej ich zagości w projekcie Jeffa Jarretta, Global Force Wrestling. Ja bardzo czekam na ten produkt, nie wiem jak ty, Wiktor. Nic nie strzę do czymś takim, tak więc nie będę mógł się wypowiedzieć. No Jeff Jarrett ma taki plan, koncepcję, żeby po prostu stworzyć organizację Global Force Wrestling, która skupiałaby zawodników z całego świata. Także na razie tam ma podpisaną umowę z New Japan Pro Wrestling, z Afryką Południową, no i tak coś tam sobie buduje Jeff Jarrett. No zobaczymy najmniej, co z tego wyjdzie. No ale pewnie ty, Tomku i Wiktor, się zgodzicie, że troszkę jeszcze, no ze dwóch luchadorów by się pewnie jeszcze przydało, ale mamy Kentę z Japonii. Przepraszam, Hideo Itami. Ja o tym zawodniku też się nie będę mógł za dużo wypowiedzieć, ponieważ nie oglądałem New Pro Japan, tak? Jak się nazywa ta organizacja. Tak więc o nim też za wiele nie wiem, a w ringu za dużo również go nie widzieliśmy, tak więc ja póki co nie będę się o nim wypowiadał. Ja wam powiem, że troszkę inaczej, ja jestem przy... No, trochę inaczej walczy niż to, do czego ja jestem przyzwyczajony w New Japan Pro Wrestling. Może na razie to tylko taki jakiś zalążek tego, ale to już Tomek powiedział, że na razie niczym wielkim się tam nie wykazał tej walce z Justinem Gabrielem. No cóż, no zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No droga do Hell in a Cell bardzo zapowiada się przynajmniej ciekawie, choć z racji, że nie wiemy jeszcze na dobrą sprawę, co nas na tej bardzo ciekawej gali czeka. Także Wiktor był naszym gościem, miło nam się z tobą rozmawiało na tematy bieżące, no i mamy nadzieję, że niedługo będziemy się widzieć na treningach Maniac Zone Wrestling, ale także jeszcze w przyszłości poprowadzimy sobie jakąś audycję, no i zagościsz w końcu w naszych wideorelacjach. Na pewno, na pewno. Dziękujemy ci, Wiktor, za obecność podczas tego podcastu i to był drugi adept, a niedługo rozmowy z kolejnymi adeptami, a także z obecnymi zawodnikami z rosteru Maniac Zone Wrestling. No i czekamy dalej. Czekamy dalej, także dziękujemy za uwagę i kłaniają się Tomasz Warchoł, Wiktor Grabski i Piotr Walkowiak. Wracamy po krótkiej przerwie reklamowej z Jędrusiem Bułecką. Zostańcie z nami. No witamy ponownie po krótkiej przerwie reklamowej, wracamy na antenę, no i już z nami gość specjalny Jędruś Bułecka przyjechał tutaj do nas oczywiście spod Samiuszkich Tatar. Jak ci minęła podróż? No i co? Cieszę się, że mogę po raz kolejny wystąpić u was w podcaście, tym bardziej, że dzisiaj jest parę ciekawych rzeczy do przekazania dla wszystkich fanów Maniac Zone Wrestling oraz dla fanów wrestlingu w Polsce. No właśnie, zapowiadaliśmy już z kilkudniowym wyprzedzeniem, nawet tygodniowym, że we trójkę będziemy mieli coś ważnego do przekazania w kwestii Federacji Maniac Zone Wrestling jesieni, no i przyszłości przede wszystkim Federacji związanej z jednym miastem na Dolnym Śląsku i myślę, że już możemy przedstawić to miasto. No myślę, że jak najbardziej po to tutaj jesteśmy, dlatego daję wam głos, przekażcie informacje, to co się będzie szykować. No Piotrku, no możesz to śmiało powiedzieć. Miasto? Tak, dobrze. Dobrze, to już mówię, głęboki wdech. Dobrze. Geograficzną najpierw. No, żebym ja to pamiętał, ale to już dawno geografii nie miałem. No ale jest to miasto położone bardzo blisko Gór Kamiennych i pogranicza polsko-czeskiego. I nie jest to Opawa, w której gościliśmy nie tak dawno temu, a jest to miasto Wałbrzych. Drugie największe miasto na Dolnym Śląsku po Wrocławiu, gdzie już niedługo stricte z nim związana będzie nasza Federacja Maniac Zone Wrestling. Dokładnie, tak jak wspomniałeś, Maniac Zone Wrestling chce swoją siedzibę utworzyć w Wałbrzychu, tak żeby każdy mógł dojechać na galę. Również to będą gale w zamkniętych pomieszczeniach, dlatego startujemy z sezonem już jesiennym. Zapraszamy wszystkich. Tomasz, co ty jeszcze chcesz na ten temat powiedzieć?
No ja cieszę się z tego powodu, że baza nie tylko treningowa, także gale właśnie w tym mieście, mieście Wałbrzychu, to już nie będzie żadnego problemu z dojazdem, bo to jest duże miasto, świetne połączenie komunikacyjne, kolejowe, autokarowe, tak więc naprawdę wszyscy będą mieli okazję teraz przyjechać bez problemu, nie będą musieli szukać nie wiadomo jakich połączeń. No i tak jak tutaj wspomnieć za chwilę Jędrku, że te gale w większości będziemy tutaj tworzyć w Wałbrzychu. No tutaj myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, że będzie, może jeszcze nie na początku, ale już na pewno w przyszłym roku będzie to stałe miejsce w Wałbrzychu, gdzie nieopodal będzie stacja kolejowa i nowo powstały dworzec autobusowy. Także z każdego zakątka Polski łatwo będzie dotrzeć na nasze gale do samego centrum Wałbrzycha. Jednak teraz, kiedy rozpoczynamy ten cykl promocyjny w Wałbrzychu, żeby też zaznajomić ludzi, powoli to robimy z wrestlingiem, z Maniac Zone Wrestling, także mamy też pewne projekty edukacyjne, takie połączone z działalnością też społeczną, powiedziałbym, we współpracy z miastem Wałbrzycha, no i wchodzimy do szkół. Dokładnie, to co tutaj wspomniałeś, istotną sprawą jest to, że wrestling niestety jest cały czas mało popularny w Polsce, dlatego chcemy przede wszystkim rozszerzyć tą popularność, chcemy aby było więcej fanów, aby tych ludzi na gali naprawdę sporo się zjawiało, tak żeby zainteresować ludzi, dlatego oprócz organizacji samych gal chcemy też wyjść do ludzi, chcemy im przedstawić co to jest wrestling, z czym to się je, jak to wygląda, tak żeby zachęcić, żeby ten sport naprawdę stał się popularny w Polsce. I tutaj ja już możemy zdradzić, że no wielką przyjemnością jest fakt, że będzie to jedna szkoła, będzie to czwarte liceum ogólnokształcące, a w zasadzie zespół szkół numer 4, bo w skład wchodzi oczywiście liceum sportowe, liceum ogólnokształcące oraz oddziałami integracyjnymi, które mieści się na Piaskowej Górze. Jest to oczywiście szkoła imienia naszego wybitnego sportowca Janusza Kosocińskiego, także tam na pewno będziemy gościć nie tylko jeśli chodzi o stricte akcje w ringu, ale również Jędrku, wejdziemy z prelekcją dla młodzieży, także żeby ich jeszcze mocno zapoznać właśnie jak powiedziałeś z wrestlingiem oraz także pokazać im, że każdy może spróbować swoich sił w ringu. Tak jest, tak jak wspomniałeś, chcemy pokazać tutaj, na czym polega wrestling, co to jest, tak aby każdy wiedział, z czym się może spotkać, co go czeka, tak żeby zachęcić do oglądania wrestlingu. To jest naszą podstawą, żeby stworzyć tą bazę fanów, ponieważ no właśnie, tak jak dobrze wiemy, na dzień dzisiejszy ona nie jest jeszcze na tyle duża w Polsce, żeby organizować naprawdę duże gale, żeby ściągać gwiazdy wrestlingu, na co Maniac Zone Wrestling to jest przygotowane. No jednakże jeszcze potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby zbudować tą atmosferę wśród wrestlingu, aby ludzie naprawdę licznie przybywali na te gale, żeby stworzyć coś, co jest już na przykład było widoczne, prawda, w Niemczech, w Dreźnie, gdzie tych ludzi naprawdę sporo przychodzi. Do tego teraz dążymy, aby rozszerzyć właśnie znajomość z wrestlingiem, aby ludzie mieli większą świadomość, co to jest, aby potrafili się dobrze przy tym bawić. Dokładnie no tak. No i tutaj warto właśnie wspomnieć, że oprócz prelekcji, oprócz tych wszystkich gal, to jest też duża szansa dla właśnie tych uczniów, którzy już Piotrek nam oznajmił, że wszyscy bardzo się interesują wrestlingiem i to jest wielka szansa dla nich, aby mogli się stać częścią Maniac Zone Wrestling, ponieważ od tej szkoły, od Wałbrzycha, szkoła Maniac Zone Wrestling to jest tylko 7 kilometrów, to jest tylko 7 kilometrów, naprawdę rzadko się zdarza, żeby tak duże miasto miało nie opodać siebie właśnie taką szkołę, gdzie jest profesjonalny ring oraz oczywiście nauczyciele, a jak wiemy też na niektórych treningach, a już na tym, nie wiem którym dokładnie, pojawi się The Granatic i Rick Baxter, czyli wiodące postacie German Wrestling Federation. No tak, jeśli mogę tutaj Ci teraz przerwać odnośnie treningu, w tym momencie zaczął się nasz cały semestr, ponieważ w tym momencie treningi chcemy, żeby odbywały się na zasadzie semestralnej, z tego powodu, aby ci ludzie naprawdę mieli konkretne lekcje. Każdy dzień jest poświęcony na inną rzecz. W tym momencie naszych osób trenujących jest 8, również na zbliżającej się gali zobaczą wszyscy z Was nowe twarze.
Również Maniac Zone Wrestling przybierze troszeczkę inną postać, ponieważ do tej pory występowaliśmy głównie na festynach dla dzieci. Było to lato, była to bardziej taka forma zabawy. W tym momencie chcemy, żeby ten wrestling też był takim już prawdziwym wrestlingiem, nie jako dodatek do czegoś, tylko żeby ten wrestling stanowił taką podstawę. Czyli możecie się spodziewać takich show już typowo wrestlingowych, również z nowymi postaciami z Polski, właśnie, które w tym momencie przygotowują się już do występu. Na pewno nasi też adepci, więc zapraszamy tym bardziej, żeby dopingować nowe polskie twarze w polskim wrestlingu. Tak jak słyszeliśmy, na pewno będą też ciekawe storyline'y wiążące się, długie na pewno też, bo myślę, że to też możemy zaznaczyć, że pewne historie będą się toczyły przez wiele gal, żeby jeszcze bardziej zaciekawić tą publiczność, no nie tylko wałbrzyską, bo mamy nadzieję, że będą ludzie do nas docierali z całego kraju. No i tak jak mówię, za nami też i treningi i już wiemy, że naprawdę ci młodzi adepci pokazują coraz więcej w ringu i są chętni i przede wszystkim też pewni siebie do tego, aby prezentować się na zbliżających się eventach. Jeżeli chodzi o bazę wrestlingową, to nie tylko szkoła, to nie tylko prawda, prelekcje, ale to także media, gazeta, telewizje, które będą nagłaśniać nie tylko te właśnie eventy, ale także szkołę. Zostanie to rozgłośnione w Wałbrzychu, żeby każdy mógł o tym usłyszeć, a jak wiemy, Wałbrzych jest bardzo bogaty w mass media. Czyli to jest dodatkowy jeszcze plus dla tej organizacji. No tutaj na pewno będziemy o wszystkim informować, prawda, na bieżąco. I także myślę, że możecie się spodziewać również materiałów wideo od nas związanych z Wałbrzychem i tutejszą też publicznością. Ale o tym i o wielu innych aspektach nieco później się dowiecie. Może już niebawem, właśnie z 4 liceum. I tym pozytywnym akcentem zapraszam Was do śledzenia Maniac Zone Wrestling na Facebooku, na stronie internetowej, na YouTubie, oczywiście także wrestlingowym szlakiem, bo te szlaki teraz będą krążyły właśnie tutaj wokół Wałbrzycha i będziemy się skupiać na tym mieście, żeby tutaj budować wrestling i zrobić tutaj taką, no, może powoli możemy powiedzieć, polską stolicę pro wrestlingu, przynajmniej w przyszłości chcielibyśmy, żeby takie znaczenie miało Maniac Zone Wrestling w Wałbrzychu. No to co, panowie? Z wrestlingowym pozdrowieniem? Jak najbardziej. Wrestlingowym pozdrowieniem z wrestlingowego szlaku żegna się z wami Jędruś Bułecka, Tomasz Warchoł i Piotr Walkowiak. Do usłyszenia i już niebawem. No hej.